Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam na kolejną lekcję. Tym razem zajmiemy się rzędami macierzy. Zapraszam. Otóż rząd macierzy określa nam wymiar maksymalnej macierzy kwadratowej, która tak jakby jest częścią podanej macierzy. Może to dość skomplikowane, ale myślę, że na przykładzie będzie łatwiej nam to zrozumieć. Wyobraźmy sobie, że mamy macierz taką, nie będę tutaj konkretnych liczb dawała. Jest to macierz, która ma wymiar 2 na 3, czyli ma dwie wiersze, trzy kolumny. I teraz uwaga, jeżeli chodzi o tą macierz, to ta macierz może mieć maksymalnie rząd drugi. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem w stanie wskazać maksymalną macierz kwadratową, która zbudowana jest z tych elementów tej macierzy i będzie to macierz 2 na 2. Ale najpierw ja muszę policzyć wyznacznik. Jeżeli ja sobie na przykład wybiorę ten kawałeczek, bo to może być macierz 2 na 2, tak mogę skonstruować. I teraz, jeżeli wyznacznik tej macierzy nie będzie zerem, to ja wtedy mogę stwierdzić, że rząd macierzy A to jest 2. Dlaczego 2? Bo jest macierz 2 na 2. Maksymalna macierz kwadratowa, która się mieści w niej. No, ale gdyby była taka sytuacja, to jest tak jakby pierwszy przypadek, ale gdyby była taka sytuacja, że policzę ten wyznacznik i ten wyznacznik jest zerem, ale również wybieram sobie inną możliwość, żeby była kwadratowa, na przykład tą kolumnę z tą, czyli Y, B, Z i C, to też wyjdzie 0. I jeszcze mam jedną możliwość, mogę wziąć tą kolumnę pierwszą z kolumną trzecią i jeżeli to też wyjdzie 0, czyli wszystkie zera wychodzą, to znaczy, że niestety, że rząd tej macierzy to nie będzie 2. Rzędem macierzy będzie 1, oczywiście pod warunkiem, że ta macierz nie składa się z samych zer, prawda? No bo rząd macierzy równy 1 to znaczy, że ja jestem w stanie wskazać największą macierz kwadratową o wyznaczniku różnym od zera. Czyli jeżeli na przykład zamiast x będzie 5, to będzie się zgadzało, że rząd tej macierzy to jest 1. Bo jest taka macierz wymiaru 1 na 1, czyli po prostu liczba, prawda? Jest taka macierz wymiaru 1 na 1, której wyznacznik jest różny od zera. Chodzi o to, że jeżeli mamy tą macierz, no niektórzy mają problem z zrozumieniem rzędu, jeżeli mamy tą dowolną macierz, to szukamy w niej zawsze macierzy kwadratowych, skonstruowanych z wierszy, z kolumn, prawda? Jak nam pasuje, ale musi, zawsze próbujemy jak najwięcej. Czyli jeżeli mamy macierz 2 na 3, to maksymalna kwadratowa, która się tu mieści, to jest 2 na 2. No więc zaczęłam od 2 na 2. Jeżeli jakiś wyznacznik tej macierzy 2 na 2, co sobie wybrałam, nie jest zerem, to znaczy, że rząd macierzy A jest równy 2. W tym wypadku. Natomiast jeżeli się okaże, że ten jest zerem, ten jest zerem, ten jest zerem i innego się nie da wziąć, prawda, wyznacznika 2 na 2, to znaczy, że próbuję wtedy wyznaczyć 1 na 1. I no 1 na 1, no to na pewno nie będzie zerem, no chyba, żeby były same zera, ale raczej nie konstruuje się macierzy, prawda, która ma 0, 0, 0, 0, 0, 0, prawda, no bo wtedy bym tutaj nawet o rzędzie macierzy równym 1 nie mówiła. Dlatego pojęcie rzędów macierzy jest takie troszkę, ma to powiązanie z wyznacznikami oczywiście, jest to troszkę inne, trzeba to dobrze zrozumieć, nie jest to trudne, absolutnie. Jest to dosyć fajne, opiera się wszystko na liczeniu wyznaczników. A rzędy macierzy są później wykorzystywane również do rozwiązywania układów równań liniowych. Zapraszam teraz do rozwiązywania zadań razem ze mną. Przykład numer 1. Na początek mamy wyznaczyć rząd takiej macierzy, czyli jest to macierz o wymiarze 2 na 3, to znaczy 2 wiersze i 3 kolumny. I teraz mamy wyznaczyć jej rząd. Żeby to zrobić, musimy się zastanowić, jaką jesteśmy w stanie macierz kwadratową tutaj wyróżnić. Oczywiście będzie to macierz maksymalnie 2 na 2, czyli próbujemy, czy jest taka macierz 2 na 2, która jest częścią tej macierzy, która będzie miała wyznacznik różny od zera. No spróbujemy, czyli pierwsze wybieram sobie macierz powstałą z takich elementów, liczę od razu jej wyznacznik, żeby dwa razy nie przepisywać. No i liczymy wyznacznik. Jest to bardzo prosto. My liczymy to razy to, czyli minus 2. Odjąć to razy to, czyli będzie plus 2, równa się 0.
Czyli no, przypuszczamy, mamy 0, musimy poszukać innej macierzy 2 na 2 i uwaga, musisz wszystkie ewentualności rozpatrzyć. Nie ma tak, że sobie jakąś pominiesz. Muszą być wszystkie ewentualności rozpisane. No to weźmy sobie teraz te elementy, czyli 2 minus 2, 3 minus 3, liczymy wyznacznik. To razy to, to jest minus 6, odjąć to razy to, czyli będzie plus 6, też jest 0. Jeszcze trzecią ewentualnie możemy tutaj macierz rozpatrzyć, jej wyznacznik, czyli pierwsza kolumna 1 minus 1, trzecia kolumna 3 minus 3. No i znowu liczymy wyznacznik, to razy to, czyli minus 3, odjąć to razy to, czyli będzie plus 3, to jest 0. Czyli wniosek z tego ja mogę wyciągnąć taki, że rząd mojej macierzy A na pewno nie będzie 2. Na pewno nie będzie 2, a mógłby być maksymalnie 2, ale nie będzie 2, ponieważ wszystkie wyznaczniki wyszły równe 0. No to w takim wypadku pozostaje mi macierz kwadratowa 1 na 1, prawda? Czyli taka macierz kwadratowa 1 na 1 to jest na przykład element sam 3. Taka macierz, prawda, taka macierz, to jest macierz 1 na 1. No oczywiście, że wyznacznik tej macierzy to jest 3, on jest różny od 0, prawda, no bo to jest macierz składająca się po prostu z jednego elementu. Wniosek z tego, rząd tej macierzy A, który ja będę zapisywała, albo pisze się RA, czyli rząd macierzy A, albo ŻA, tak się zapisuje, wynosi 1. I co z tego, że ta macierz była 2 na 3 i przypuszczaliśmy, że mieści się macierz, w tej macierzy mieści się macierz kwadratowa, która ma wyznacznik różny od 0, 2 na 2. Okazało się, że niestety te wszystkie macierze 2 na 2, które tutaj wyróżniamy, mają wyznaczniki równe 0, czyli rząd nie będzie 2, a rząd będzie 1. Macierz numer 2 to jest macierz, która ma wymiar w tym wypadku 3 na 2, czyli 3 są wiersze, 2 kolumny. No i znowu teraz. Szukamy sobie maksymalnej macierzy kwadratowej. Kwadratowa macierz maksymalna w tej sytuacji to będzie 2 na 2. Wybieramy sobie taką macierz, jest ich kilka możliwości, prawda? Wybieramy i szukamy wyznaczników. Czyli ja wybieram najpierw sobie tą, no co będę kombinowała, na początek tą, co widzę, nie? Czyli wybieram tą macierz, liczę jej wyznacznik. To jest oczywiście dla mnie macierz 2 na 2, liczę wyznacznik tej macierzy 2 na 2. No i ten wyznacznik liczymy to razy to, czyli minus 4, odjąć to razy to, czyli odjąć 0, prawda, no to nic więcej nie pisze, czyli popatrz, wyznacznik tej macierzy wyszedł mi minus 4, to znaczy się nie wyszedł mi 0. Wniosek dla mnie z tego jest taki, że rząd tej mojej macierzy A, którą bym sobie oczywiście nazwała taką literką, rząd tej macierzy wynosi 2. Czyli jestem w stanie wskazać w tej macierzy maksymalną macierz 2 na 2, tak? Maksymalnie więcej się już nie da kwadratowej zrobić, 2 na 2, której wyznacznik nie jest zerem. Dlatego rząd tej macierzy wynosi 2. Nie muszę już dalej liczyć, bo ja już wskazałam jedną tobie macierz składającą się z takich liczb 2, 4, 0, minus 2, prawda? Czytając wierszami, jestem w stanie wskazać tobie taką macierz 2 na 2, maksymalną, której wyznacznik, policzyliśmy, nie jest zerem. Jeżeli te przykłady to dla ciebie za mało, jeżeli chciałbyś takie większe macierze sobie zanalizować ich rzędy, zapraszam cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A tymczasem do zobaczenia!